Siemano, śmietnikowy raj 91. Co ludzie wyrzucają do śmieci na Wielkanoc? Czyżby? Powoli. Brzęczy. Wyjmuję pierwszą. Jest jeszcze jeden. Do wina. Oby całe. Ten dźwięk nie wróży niczego dobrego. Widzowie, Wielkanoc. Wielkanoc i niespodzianki w środku. A to nie sokie. A to takie co? Rzeczy. Brakuje ucha. Aha. Brakuje części. Tak. Dobra, to... pierwsze jest poszkodowane, ale do dwóch razy sztuka tym razem. O, zobacz. Jest ocalały, więc mamy 2-1. 2-2. I to ładne, nie? Tak, Ben Affleck. I jest hat-trick. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wygrywamy i lecimy na kolejne śmietniki, widzowie. Ile sztuki jest? Widzowie, co prawda to nie jest Sylwester, ale powoli wkraczamy w szampańskie nastroje. Ile takich sztuk będzie? Wiesz, to jest delikatne, jak się delikatnie z nim obchodzisz. Tak, ale chyba jeden będzie pęknięty. Tu mamy 6. Nie ma pękniętego. Dobra, widzowie, wyłowiliśmy 7 kielichów. No to lakie. Były filiżanki, były kielichy. No to czas na talerze. A coś mamy szczęście dzisiaj na szkło. Czekaj, żebyś nie zapeszył i ten ostatni był calutki. Ten najładniejszy, tak? Mhm. Made in Poland. I trzeci. No, rzeczywiście ładny wzorek ma. Z Niemiec. Kubek pomarańczowy. O, ten ładny jest. Zieleniasty. I liściasty. Jak tam? Są skarby czy nie ma? Uszysty woreczek. Portmonetka. No i drobne stado kredek. Markerów długopisów. No i dotarliśmy do momentu tajemniczych dwóch reklamówek zielonych. Czas zajrzeć. Wielkanocnie. Motylkowe. Motylki. Obrazki. Takie szufladki. Ujmijmy. I identyczna sceneria. Motylki i szufladki. Lak, wrota do nieba, wielkanocne cuda. O, Lindor, ale zobacz, tam jeszcze jest kubek. Tak. Ale najpierw, o i tam jest coś jeszcze. Ale najpierw sprawdź Lindor. Mhm. Pogruchałeś. I dalej będę gruchał. Gant Olsena wraca do formy. Jest zabiaska. Niecierpliwość wzrasta. Uratowałeś cukierki. W ilości 6-7. Stawiam, że miętowe. Zanim następne odkrywanie cudów, przyjrzyjmy się kubkowi. Lubiana.
Gdzie jesteś, jajeczko? Gdzie jesteś? Chciałeś jajeczko, jest bombka. Popcorn. 2-2. Makaron. Spaghetti. O, jest sukces. Do września 16. 2-4. To zostawimy na widok. Czy jest za dobrze w Polsce? Makaron rodzinny, odpowiadam. Data 12 czerwca 2-6. O. Tak, aż taka odległa data. Połóż go tutaj może. Pomoc z Caritasu ląduje do śmietnika. Ale tu co prawda jest do kwietnia 2-1. Na szybciutko sprawdzimy naturalny miks. Widzowie, jaka data? Do lipca 2-4. Czyli tę z dobrą datą wyciągniemy na zewnątrz. I lecimy na kolejny śmietnik. Skoro Wielkanoc i takie klimaty, nie możemy przejść obojętnie obok tego fioletowego koszyczka. Ładny kolorek. Gabaryty i wystawki. Dlaczego nie? Tym bardziej, że mamy do czynienia z ciekawym znaleziskiem. Egipskim. Flakonik. Co to za znaki? Co to za wzory? Oni na tych znakach się znają. Każdy znak coś oznacza. Tak, Majowie i tak. Koniec świata. Wielkanocne gabaryty i wystawki. Część druga. Mamy dwie pufy, więc trzeba zajrzeć. 3, 2, 1. Myślałem, że pusty. A, to jest niespodzianka. Parę ciuszek. No tak, dziecięce. Niektóre. Skoro były ciuszki, to zgadnijcie, co będzie w drugiej pufie. Dam wam chwilę czasu. Ktoś trafi, to będzie geniuszem. Okej. Abrakadabra. Była czapka w serca. Kto zgadł? Czapeczkę w serduszka. Lakę, wszędzie jest pusto. Dobra, trzeba wziąć małą poprawkę. Mamy ze sobą widzów. I to jest nasz talizman. Wielkanoc. I na Wielkanoc flagi lądują w niedobre miejsce. Dwie flagi. A maj niedługo. One powinny wiewać na powietrzu. Powiewać. No i w dostojnym miejscu. Oczywiście z całym szacunkiem do śmietników. Flagi zostały uratowane, ale czy jajka będą całe? No to widzowie. Jajeczka na śmietniku. Zgadnijcie z nami, ile ich jest. Może komplet? Może lakę? Typuj. Obstawiam 6. Ja obstawiam 10. A nie dużo się pomyliłem. Prawie. 7. Kto zgadł? Wielkie gratulacje. Niebywałe. Słonik, tak? Nie. Tak, słonik. Na szczęście. Lakę, dzisiaj jest dzień ratowania. Misio. Niestety niebezpiecznie leży sobie na chodniku. O bardzo późnej porze. Masz oczka? Czy wydłubany? Nie, no masz.
taki śliczny i w takim nieciekawym położeniu. Wszystko z tobą ok? Idziemy do domu? Stoimy razem z wami przed reklamówką. A że jest po 22, zrobimy to delikatnie. Łącznie jest 6 sztuk. Lakę, do czego może służyć? Nie wiem, bo psabia może budyń, kisiel można do tego wlać jeść. Albo lemoniadę. Jak z kochanego Orwisa. W ciekawym miejscu zostały wyrzucone lampki. I to na baterię, więc zaraz sprawdzimy. Jaką barwą zaświecą, sprawdźmy. Ciepłą, łagodną. Zobaczmy, czy na tym śmietniku nie ma skarbów. Lakę, otwórz. Dla przekonania. Hula hop, hula hop. Wielkanoc trwa. I będziemy szukać skarbów, ale nie pustych. Jak czasami śmietniki zawodzą, trzeba się posiłkować takimi oto skarbami. Prosto z Amazonii. Kwiatowych wystawek ciąg dalszy. Orchidea. Znaleźliśmy takie w postaci perfum. A to akurat jest piękne. Homla. Puk, puk, puk. Klapki Barbie. Tygrysia maska. Taka Wielkanoc, widzowie. Miejmy nadzieję, że po świętach wielkanocnych skarby będą w czystej postaci już na śmietnikach. A tutaj mamy kompletne cuda. Kompletne. Czasami przypominają naprawdę te znajdowane ze śmietników. Takich skarbów i innych życzymy sobie po świętach. A to już nie jest wystawka, a torebka w zasięgu ręki. Namacalna. Tajemnicze pudełka. Tajemnicze. Próbki w środku. Próbki czego? A to do mebli próbki. Czyli próbki paneli, mówisz? A paneli, tak, tak, zgadza się. Jodełka. Dobra, panele wypróbowane. Napotkaliśmy tak samo na płatki kwiatów. Usłane na same wejście. Jak się zaprezentują? Lakie, odsłaniamy. O, widziałeś? Ruszyło się samo. Godzina duchów. No nieźle. No, płatki śniegu. Płatki róż, płatki kwiatów, płatki śniegu.
A tam dosłownie niecałe pół metra dalej mamy płatki, ale torby na prezenty. To już użyte dla syna Hani i Wikusia. Cena 1,50 zł. Liczą się inne konkretne wartości, nie pieniądze. Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Lakie mamy pocztówkę wielkanocną. Kto nam przysłał? Zaraz sprawdzimy. Od świętego Mikołaja. No, dziękujemy. Widzowie, i my to kochamy z wami zaglądać w tym samym momencie, zawsze, w 100%. O, tym razem słoiki. A mogły być porcelana, zamiast tego właśnie, jak mówisz, lakę, słoiki. Jeszcze konfitury inne przez zimę poszły i teraz słoiki wylądowały tu. Śmietniki nie raz pokażą swoje pełne możliwości, a tymczasem śmigus dingus. Wow. Także cali zmoczeni. Zapraszamy już na kolejne odcinki Śmietnikowy Raj.